Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na konferencji pana ministra Tomasza Szymańskiego, panią, już dzisiaj mogę powiedzieć, wicekurator dr Beatę Sikorską. Chciałbym tego krótko powiedzieć. Ja się bardzo cieszę z tej nominacji. Pani dr Beata Sikorska jest doświadczonym pedagogiem, doświadczonym dyrektorem, będącym, kierującym naszą placówką, ważną placówką, czwartym liceum ogólnokształcącym prawie od 20 lat. I myślę, że to jest świetny wybór. To jest też bardzo ważne z punktu widzenia Grodziądza. To jest też kolejna taka nominacja w ostatnim czasie. To pokazuje, że mamy kadry, które mogą pełnić funkcje, odpowiedzialne funkcje właśnie też poza Grudziądzem, ale też jest to nobilitacja dla całego środowiska oświatowego grudziąckiego. Ja mam też taką prywatną satysfakcję, bo pani doktor Beata Sikorska, kiedy byłem uczniem drugiego ogólniaka, to wtedy odbywała w tej szkole praktyki i uczyła mnie chemii. To były początki, a tato, doświadczony dydaktyk, profesor Jan Sikorski, legenda, można powiedzieć, grudziącka, jeżeli chodzi o naukę matematyki, był moim profesorem, ale wychowawcą też wielu pokoleń Grudziądza. I to jest też takie bardzo budujące, że właśnie Grudziądz wydał tak świetnych dydaktyków, tak też można powiedzieć osoby, które są propaństwowcami, bo pan profesor Jan Sikorski był też swego czasu radnym, a więc też udzielał się na poziomie właśnie samorządu, więc tym bardziej jest to budujące, że to nie jest taka nominacja przypadkowa, tylko ona jest naprawdę bardzo przemyślana. Jeszcze raz gratuluję pani doktor Beacie Sikorskiej. Życzę wytrwałości i samych sukcesów na tym niełatwym odcinku. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przed wręczeniem powołania pani Beaty Sikorskiej na stanowisko wicekuratora oświaty w naszym województwie, trzeba się odnieść do wielu rzeczy, o których pan wspomniał, panie prezydencie. Uczniowie czwartego liceum na pewno nie są przeszczęśliwi z tego tytułu, że tak wspaniała pani dyrektor, tak wspaniały pedagog i doskonały chemik po prostu będzie teraz nadzorował tą szkołę między innymi, nie tylko tę szkołę, oczywiście nadzór pedagogiczny, czyli to, co jest kluczowe w rozumieniu i funkcjonowaniu kuratoria oświaty, to jest to, czym pani Beata Sikorska będzie się zajmowała w delegaturze toruńskiej. Tak to cieszy, że Grudziądzanie faktycznie ich potencjał, ich wiedza i doświadczenie zawodowe są zauważani i predysponowani do tego, żeby sprawować tak właśnie ważne i odpowiedzialne funkcje. To bardzo cieszy, że po tylu latach, że po 8 latach Grudziądzanie zostają dostrzeżeni i powierza się im bardzo ważne, kluczowe obowiązki. Jestem przekonany, że wraz z panią kurator Grażyną Dziedzic stworzycie panie doskonały tandem. Jesteście obydwie doskonałymi fachowcami, zarówno pani kurator, jak i pani wieloletnie doświadczenie z pracą z młodzieżą, ale też absolutne czucie edukacji, czucie potrzeb. No i szanowni państwo, nie ma co ukrywać, jest sporo rzeczy, sporo aspektów, które należy w tym obszarze zmienić. Między innymi tutaj to, o co wnioskują samorządowcy z wielu samorządów na temat opiniowania przez kuratoria spraw dotyczących oświaty. No tutaj też w tym obszarze ustawy prawo oświatowe i wielu rozporządzeń należy oczekiwać daleko idących zmian, które mają usprawnić działanie edukacji, mają usprawnić i jakby ten wzajemny kontakt i wzajemne relacje pomiędzy samorządem a rządem w dziedzinie właśnie obszaru edukacji. Ale żeby, szanowni państwo, nie przedłużać tego momentu, pozwólcie państwo, że ja przeczytam akt powołania przygotowany przez panią minister edukacji, panią Barbarę Nowacką, żebyśmy wszyscy byli świadkami tego wydarzenia. Pani Beata Sikorska, działając na podstawie artykułu 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, stosownie do wniosku z 15 stycznia 2024 roku przedłożonego przez pełniącego obowiązki kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty oraz po wyrażeniu opinii przez wojewodę kujawsko-pomorskiego w powyższej sprawie
powołuje panią z dniem 1 lutego 2024 roku na stanowisko wicekuratora oświaty w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Podpisało Barbara Nowacka, minister edukacji. Pani dyrektor, pani kurator, serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Wierzę, jestem przekonany, że ta misja przed panią nie stanowić będzie żadnych problemów, ale będzie służyć temu, że Grudziądz i województwo kujawsko-pomorskie będzie miało doświadczonego kuratora na tym stanowisku. Mam nadzieję, że jestem o tym przekonany. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja też gratuluję, duma was. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz pani kurator. Coś mam powiedzieć. Dobrze, już oczywiście. Proszę Państwa, no tak, na pewno olbrzymi zaszczyt. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jakiś wyraz uznania dla mojej pracy i mojej działalności dotychczasowej. Tu przed tym naszym spotkaniem już rozmawiałam z panem ministrem, panem prezydentem. Wielka niewiadoma, duże wyzwanie. W Polsce na edukacji i medycynie znają się wszyscy. W każdym razie tak nam się wydaje. I każdy ma swój pomysł na uzdrowienie zarówno jednej, jak i drugiej dziedziny. Mam nadzieję, że uda mi się z panią kurator, którą już miałam okazję poznać, zapanować nad edukacją w województwie kujawsko-pomorskim i że to kuratorium, które razem będziemy budować w tej zmianie, która nastąpi, zarówno tej zmianie formalnej związanej z tutaj zapowiadanymi przez ministerstwo nowymi albo zmodyfikowanymi aktami prawnymi, jak i też takiej zmianie osobowej, bo zarówno pani kurator, jak i ja jesteśmy osobami, które rozpoczną działalność na tych stanowiskach. Mam nadzieję, że nam się uda stworzyć takie przyjazne dla edukacji w naszym województwie kuratorium i że to będzie instytucja, która będzie głównie wspierać zarówno samorządy, jak i dyrektorów, i poszczególnych nauczycieli. Żeby się udało, to potrzebna jest życzliwa i merytoryczna rozmowa, wyrozumiałość, fachowcy. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko spiąć. W każdym razie, takie są moje oczekiwania i zrobię wszystko, aby tak się stało. Dziękuję bardzo. Czas na pytania. Co jest do zmiany według pani kurator w polskim systemie szkolnictwa? To znaczy, to szkolnictwo się w ogóle za często zmienia, tak? Co chwilę jest nowelizacja, zmiana. Wydaje mi się, że na pewno jakiś taki czas stabilności, większa swoboda dla dyrektorów i nauczycieli, żeby oni sobie mogli wybrać te teraz omawiane kwestie, takie bardzo medialne, zadania domowe, są, nie ma, wolno zadać, nie wolno zadać. I oczywiście podzielone dyskusje, tak, ta podstawa programowa, tak sobie powiem z mojej działki chemicznej, ta elektrochemia ma być w tej podstawie, czy nie ma być w tej podstawie programowej. Może trochę więcej wiary w tych nauczycieli, ale oni też muszą być osobami, że tak powiem, z powołania, charyzmą i takim zacięciem. Bo już ten nauczyciel będzie wiedział, jak pracuje z daną grupą młodzieży, czy im powiedzmy, trzeba jeszcze coś podszlifować, więc może niech zrobią jakieś zadanie domowe, czy można im odpuścić, czy to im będzie potrzebne dalej w życiu, czy nie. A tu ciągle i mówię, i potem sprawdzanie czy egzekwowanie też bardzo często jest takie z punktami i tabelkami. Mam nadzieję, że tego będzie mniej. No właśnie, ten nacisk na myślenie, na własną inicjatywę, bo mówi się, że będziemy na to stawiać, a tego tak naprawdę nie ma, prawda? Bo są właśnie te tabelki. Jest mało, są tabelki. No to tak trudno potem ocenić myślenie i własną inicjatywę, ale mówię, więcej samorządności w tej szkole, więcej takiej, że tak powiem, wolnej ręki dla dyrektorów czy dla nauczycieli. W Europie jako jedna z takich bardziej uznanych edukacji to edukacja fińska. Tam praktycznie nie ma papierów i dokumentów. Tam jest mistrz, nauczyciel i uczeń. I relacja, która się buduje w długim, stosunkowo długim okresie czasu.
I pan prezydent tak wspomniał tutaj mojego ojca, który dla mnie też był osobą bardzo ważną. Niestety przedwcześnie odszedł i czasami w takim, to było w kontekście do ludzi, którzy umieli matematykę, ale ojciec mówił, jak takiemu wybitnemu to już wystarczy nie przeszkadzać. Pozostałych trzeba nauczyć, a tym wybitnym należy nie przeszkadzać. Mi się wydaje, że ta nasza edukacja w tym, no, w wielu latach, bardzo często zamykając się właśnie w te ramy, tabelki, punkty, ograniczała tych takich nieprzeciętnych. Mam nadzieję, że tak już nie będzie. Jeszcze jedno pytanie związane, ale teraz z uczniami. Więcej swobody w szkole, więcej swobody dla nauczycieli, a dla uczniów właśnie, żeby oni mogli też wnosić coś nowego. Znaczy, wie pan, no, uczniowie, jeżeli chcą działać w szkole, a mają no, przyjaznych sobie nauczycieli, opiekunów samorządu czy dyrektorów, to tej takiej swobody w działalności szkolnej mają dosyć sporo, tak? Czy swobody edukacyjnej? Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteśmy, tak? Ja mam takie doświadczenia z liceum i od wielu lat uczniom naszym w liceum na przykład pozwalamy wybierać przedmioty rozszerzone, czyli jak gdyby decydować o tym, czego chcą się uczyć tak naprawdę, jakich przedmiotów w dużym wymiarze, godzin, tak żeby się przygotować do studiów, czyli trochę. Sporo moim zdaniem tej wolności jest. Jeszcze jest jedna kwestia, jak nauczyć korzystać z wolności, a to już trudne.